O, kto to nas zaszczycił? Pan Wiesio, co telefonów nie odbiera. Akurat szef jest na zapleczu i chyba ma do pana sprawę. Oj, się dobrze składa, bo muszę tu was przeciekać trochę. Dzień dobry, panie Cipiński. Jak zdrówko? Ja rozumiem. Krzywo kafelki położyć bez krzyżaczków. Niech będzie, miało być szybko. Nawet jak żeś mi pan wcisnął glazurę z odzysku po rozbiórce, niech będzie, mówię, miało być tanio. Ale żeby zamiast kleju użyć mąki z wodą i to mojej mąki, to już gruba przesada. I za to wszystko 1500 zł. Plus robocizna drugie tyle. Oddawaj, szmalec, bo zrobię ci z dupy uśmiech Boryny. Cholera z deszczu podrynne. Wszystko jest w porządku. W sprawach reklamacji proszę dzwonić w każdy wtorek nieparzystego miesiąca w godzinach 12 do 12.15. Do widzenia. To 200-300. Wojtas, no nie świruj, piąty raz. Liczysz tą kasę, jest 500 na bank. Przecież bym cię nie orznął, nie? Orznął to może nie, ale z twoimi zdolnościami to mogłeś źle policzyć te 5 papierków. No w sumie, na początku jak liczyłem, to mi wyszło 480 zeta. No dobra, niech ci będzie, zgadza się. Sersen jest twój. No i git. Ty, ale skąd ty miałeś tyle hajsu? No jak to skąd? Od Mikołaja. Znaczy od babki, bo była u nas na Wigilii. 500 ci dała? Nie no, 100, ale torebkę zostawiła w przedpokoju głupia, to se uzupełniłem, nie? No to ja nie chcę nic mówić. Ale chyba trzeba oblać nową furę. Pewek, sklejemy. Space on stawia. No bo jeszcze się nie chwaliłem, ale matce też trochę wyciągnąłem. No to ruchy! Do monopolowego! A gdzie ty siadasz? O, no tak, z przyzwyczajenia. Ja wiem, jak to jest. Ja też się przyzwyczaiłem do niektórych rzeczy i na przykład lewą ręką nie zwalę konia. Nie chuja. Koniec. Jaki koniec? Po 2 piwa i 0,7 na 3 to jest dobre na rozbiegówkę. To co? Ruszamy w miasto? Obić komuś mordę? No jak? Chwila, moment! Momento mori! Co jest? Jestem teraz kierowcą w ekipie, nie? No jesteś i co? No to nie mogę być jednocześnie kierowcą i fighterem! No niby tak. No, to kto będzie się bił? Ty? No jak ja? Ja nie mogę! Ja nie mam czasu, ja jestem od rozkminiania wszystkiego! No to kto? Co? Mam coś na mordzie? Że co? Że ja? No ale co ja mam mu powiedzieć? Bo nie pamiętam. No normalnie, idzie jakiś lamus, podchodzisz do niego, pytasz się, czy ma jakiś problem i wysprzęglasz mu w ryj. Nic nie trzeba pamiętać, to samo jakoś tak wychodzi. Z automatu. Dobra, cio, idzie jakiś frajer, Wojta, startuj. Dobra, słuchaj, typie, bo mam problem. Co? Znaczy, ty masz problem. Jakiś? Co? Nic, czekaj chwilę. Ty, jak to jest, pytasz, czy ma jakiś problem i co dalej? No nic, wyprowadzasz prawy, prosty albo lewy, zależy, którą rękę masz lepszą. No co tam? O, ty! O, ty, kurna, biją naszych! Pomóc mu? A tobie ktoś pomaga kierować? Zostaw, sam musi se radzić. No dobra, ale z takim fajterem jak Wojtas to długo się nie pobujamy po rejonie. Czej, kończą. Jak? Nie no, zajebiście. Ryj rozwalony jak amortyzatory w Sersenio, a ten się jeszcze cieszy. Tam co tam, ryj? Ryj to się za tydzień zagoi. Widzieliście, jak mu nowe adiki krwią zaplułem? Nie. To można powiedzieć chyba, że był remis, nie? Wojtas, może i nie bijesz się jak Spaceon, za to inteligencją zaczynasz mu dorównywać. Spokojnie, Walu, daj mi tydzień, a zrobię z niego prawdziwego wojownika ulicy. Jesteś gotowy! Jest pompa! No to teraz każdemu w klepie. Wszystko jedno, kto to będzie set, ale jestem ściśniowany! O, idzie jakiś frajer, patrzcie na to! Czekaj, wuj, to za duża podjarka! No i kurna poszedł. No i co, zgubiłeś się, frajerzy, jedyny? O Jezu! No tam wklepał! Nie no, chyba remis. Zobacz buty lamusa.
i na treningu tak samo, na pewniaka. Jak będą się jakieś lamusy pytały, to nie mów, że pierwszy raz. Tylko, że Muay Thai trenujesz już kilkanaście lat i masz czarny pas czy coś tam. Mówię ci, przewaga psychologiczna to połowa zwycięstwa. A jak nie zapytają, to sam im powiedz, żeby se nie myśleli, że mają do czynienia z byle lamusem. Czyli mam być jak Kołacina, co wszyscy się go bali, bo bandziora zgrywał. No, nareszcie załapał. No, tylko że Kołacinę z Payson jednym ciosem położył. Dobra, dobra, jak będziesz dobrze kozaczył, to nikt cię nie położy, bo się będzie bał. Siema, długo trenujesz? Bo ja tu pierwszy raz, nie? Jeden powie, że 14 lat to sporo. Ja powiem, że mało, bo niektóre rzeczy to dopiero od 15 roku są legalne. Srak czy tak, czarny pas w Muay Thai mam. O kurde, to szacun. Nie wiedziałem, że w Muay Thai są jakieś pasy. Ta, on zaliczył. Ale nie czarnego pasa, tylko czarnego kutasa. I nie w Muay Thai, tylko w dupie. Dobra, jak będziesz dobrze kozaczył, to nikt cię nie położy, bo się będzie bał. To nikt cię nie położy, bo się będzie bał. Bo się będzie bał. Będzie bał. Bał, 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 bał. Ty kolo, zważaj się. Dobra, dobra, sorry. Na żartach się nie znasz. Dzień dobry, na treningi Muay Thai. Ja nazywa się Chuj Ping Pong i będę was trenowałam. Któren z wy trenowała już Muay Thai? Wojtas, ma czarny pas. Raczej Muzina w pupsko. W Muay Thai nie jest czarny pasat. Jest tyle, co wywalczył. Pokazać, co potrafi. Ty będzie bił ciosy. Ja tylko stosować blok. No co, wymiękasz? Idź. Wojtas nie wymięka nigdy. I co teraz, lamusie? Ja tak mówię, że mam czarny pas, to znaczy, że mam. O kurno, wpieprzył trenerowi. Wojtas, zostaw go, bo go zabijesz. Ziomeczki, to rzeczywiście działa. Wystarczy nie pokazywać, że się boisz i można wklepać każdemu. Ciocio, cio, słyszycie to? Słyszycie to? Syrena policyjna. Nie wiem jak wy, ale ja stąd spierdzielam. No, tak jak mówiłem, zaczyna bredzić, czyli powoli odzyskuje przytomność. Nie ma się co martwić, to tylko wstrząs mózgu i złamana ręka. Za 2 miesiące będzie jak nowy. Strach pomyśleć całe było, jakby trener wyprowadził jakiś cios, a nie tylko bloki. Ciekawe, co dzisiaj zrobiła. Jezu, żeby tylko nie mielone. Na samą myśl o tych kutasach chce mi się pierdzieć. Jak ja bym zjadł, byle co w sumie. Wszystko byłoby lepsze. O, cebuli by nas maszyła z kiełbasą. To by było. No co tam mamroczesz pod nosem? Znowu ci coś nie pasuje? Nic. No co ty, Halinka, mamroczę od razu. Proszę. No co? Znowu będziesz wybrzydzał? Nareszcie. Wszystko przez te mielone. Co ja gadam, mielone. Pierdolone, a nie mielone. I kto by pomyślał, że przed ślubem ją taki bączek nawet śmieszył. A teraz? Szkoda gadać. Ale dzisiaj będę cwańszy. Idę spać do kadeta. Tam będę se mógł prykać do woli. O, a to na poprawę humoru. Ua. Ewakuacja! Dzień dobry. A co wy tu robicie? Siedzimy sobie, co nie wolno? O, wódeczka, może pomóc? Nie, w sumie. W towarzystwie zawsze weselej. Tylko zapraszam do Opelka, bo tutaj to nas może babsko wywęszyć. I to dosłownie. O, pardon? No i przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, bo mamy na oku rejon, a pożyteczne, bo łoimy wodę. Nie gadaj, tylko pij szybciej i podawaj dalej. Pysiota. No to pierdykniem, bo odwykniem. Rozumiecie? Pierdykniem.
że pierdy. I koniec. Ech, spieszmy się smakować wódeczkę. Tak szybko się kończy. Co? Ale Lipton nie starczyło nawet na dwie kolejki. O, oho. No dobra, niech wam będzie wyjdę, żeby znowu któryś się nie zwymiotował na tapicerkę. Francuskie pieski. Chwila. Mam. Oho, pomysły po wódce. To, co lubię najbardziej. Co wykombinowałeś? A gdyby tak z tego feleru, z tego pierdzenia, zrobić atut? Czyli? Czyli jakoś wykorzystać ten smród. Jak? Niemożliwe. Z tego się nie da wytrzymać. I właśnie o to chodzi. Całe szczęście z Payson Makatar. Panie Wiesławie? Co tam, młody? Jest sprawa. A ta tutaj, ta obok w kwadratowej butelce? Whisky? No, łycha. 79 zł. A nie, to za dużo. Mamy tylko 2 zł. A tamta niżej, tamta... Z tą naklejką z czachą? Denaturat? Aha. Nie, to nie. To może ta wyżej, ta za 38. A, to jest cena. To nie, no to... Nie, no to już jest skandal. Nie dość, że słaby wybór ceny z kosmosu, to jeszcze wentylacja szwankuje i brzdziną zawiedza jak zdubska. Posprzątajcie się w tym sklepie, bo wytrzymać się nie da. Chodźcie, zawijamy się stąd. Co się dzieje? Gdzie jestem? A na chacie. Kurde, nic nie pamiętam. Ale łeb boli jak dupska po dobrym kepsie. Znaczy udało się. Nic nie pamiętam. O, może Walu mi powie, czy się wczoraj od Janie pawliło. Halo, Walu? Zajęty ma. SMS-a mu napiszę. Mordo! Wykrzyknik. Odzwoń, mordo, HWDP i wyślij. No co jest? A, ty kurna, gdzie ja mam telefon? Ty kurna, chyba w kadecie został. O, Wiesiek jeszcze śpi. Uf, jest telefon. Całe szczęście. Halo, pobudka! Koniec, pania, wstajemy! No co jest? Dobra, otwieram. O Jezu, gościu, jak ty w tym wytrzymujesz, smrodzie? Halo, panie Paleta? Słyszy mnie pan? O, w mordę. Zagazował się. Dzwonić na pogotowie! Dziękuję wam, chłopcy. A szczególnie tobie, Wojtek. Wam za wspaniały wieczór. Ze 30 lat się tak nie bawiłem. A tobie, Wojtuś, żeś mnie z tego kadeta wyciągnął. Lekarz powiedział, że jeszcze kilka minut i bym się przekręcił od tego fetoru. A, na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Kilka tygodni detoksu i będę jak nowy. Wiesław? Wiesiek! Coś ty znowu zrobił! No jak ty się czujesz? No tak się załatwić! Mówiłam, że alkohol to zło wszelakie! Trudno, było, minęło. Teraz trzeba cię wyleczyć. No ale co to jest? No, na takim marnym jedzeniu to ty szybko nie wydobrzejesz. No nic, będę ci przywoziła codziennie z domu, to za tydzień będziesz aż za zdrowy. Twoje ulubione, mielone. Niedługo będę, nara. Dzięki za piwo, Walu! Kurna, nowiuśki opony, dopiero 8 sezon jeżdżony. Wyluzuj, Wojtas. To co, po piwku? Nie tak szybko. Co? Skupiliście się? Spokojnie, ziomeczki. My swoi. O kurde, Spejson przypał. Mamy kłopoty. No co ty, przecież to kibole Legii jak my. Kibole Legii, zgadza się. Ale prawosławni. Patrz na znaczek.
Ty faktycha, czyli że co? Oni tam nie wierzą, że Pazdan gra w reprezentacji. Bo nie gra! I nie uznają matki da Silvy czy coś tam. Kibicują Legii jak my, ale zgody z nimi nie mamy. To co teraz? Teraz to wyskakiwać z piwa. A przy okazji z hajsu też. Kurna Wojtas, co ty robisz? Piwo im oddałeś! Ty słoniu, co teraz? Nie wiem, owca jest od myślenia. W sumie piwo oddali. No ale jedno. Oddawać resztę! I hajsy! No chyba cię pojebało, że i to wyrzucisz. Za dwa browary to sami w klepie, potrzymaj mi piwo. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to chuj mu ciup, chuj mu ciup. Liczy się motywacja, nie? Cholera, za dużo nie wypijemy tyle naraz. Sorry, Walu, że za dużo hajsu z torebki starej wyciągnąłem. Kurde, człowiek się postarał, a ten narzeka. Wanna! Co? Wychylamy na szybkości po kilka, resztę przelejemy do wanny. Może być. Gotowe! Dobra, to Wojtas lecisz do roboty, a my ze Spejsonem czekamy, aż do drzwi zadzwoni lodówkowa ekipa. Ty, Walu, czekaj. No? No jak zadzwoni, jak kazałeś popsuć dzwonki? Nie gadaj, że i twój rozwaliliście. No jak wszystkie, to wszystkie, mój też. Nie da się naprawić. Dobra, czyli stoisz tu i gapisz się przez wizję, aż przyjdą. Jak ich zobaczysz, to otworzysz. Robi się. Czekaj, daj mi wyjść. A furę zostawiam pod blokiem, bo mi się gaz skończył, to zerknijcie na nią czasem. Walu, są! Co? Typ z kamerą, Kolo z mikrofonem i Wojtas z lodówką. No to wpuszczaj, na co czekasz? O, dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy ekipą Hajera. Ja nazywam się Krzysiek Szczepaniak i mam dla pana lodóweczkę do oddania. Specjalnie zmieniłem nazwisko, żeby się rymowało. No ale że co z tą lodówką? Normalnie, ja panu daję nową lodóweczkę Hajera, a pan mi oddaje swoją starą. Spoko, ale stara wyszła do roboty. Starą lodówkę. No nie wiem, nie wiem. Nowiutka lodóweczka, kolor inox, czworodrzwi, technologia no frost, klasa A++. To jak? I tak za nic? Tak za nic, ale są warunki. Lodówkę oddajesz pan z zawartością, a my wypierniczymy ją przez okno. No ale tam piwo i sanowa będzie pusta. A gdzie? Jeszcze pełniejsza niż stara. To jak? Zamiana? A chuj, dobra. Nowa lodówka Hajer zainstalowana i zgodnie z życzeniem klienta wypełniona na full tanim piwem. W takim razie pora wyrzucić starą. Gotów? Gotowy. Zrzucasz na 100%? Na 100%. No to uwaga. 3, 2, 1. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy. To chuj ma w dziób i sru lodówką jak ogryskiem. O kurwa, moja fura! Co? Pan Stanisław już umarł, gdzie ja znajdę drugiego takiego hojnego bezdomnego? Ach, na szczęście z tyłu stoi jeszcze drugi Maybach. No to kurwa, zorganizowaliśmy akcję promocyjną. A mówiłem, żeby wykupić ubezpieczenie? Zajebista ta nowa lodówka! Praleczkę też poproszę! I może jeszcze mikrofalówkę! I kilka innych rzeczy! Co to? Zesraj hormonomyw krwią nasrą. Co? No pisze tu tak. Pokaż. Zostań honorowym krwiodawcą, kretynie. Tak napisali, kretynie? Oto kondony. Oddaj krew, zgarnij czekoladę i 10 zeta. O nie, w życiu ja się boję zastrzyków. Wiecie, jaką grubą igłą oni to pobierają? No, ja też bym se nie dał. Dupę kujesz na siłce, a pobierania krwi się boisz? Siłka to co innego, jak się dupę kuje, to nie widzę, jak się igła wbija, bo z tyłu, nie? Co za lamusy, jedziemy! Patrz, Wojtas, niby najmniejszy, Walu, a jednak najodważniejszy. Ja bym nie poszedł. Ja tam najodważniejszy, po prostu pić mu się chce najbardziej. No, ale ja też bym nie poszedł. I co, frajerzy? Tak to się robi.
Nie no, Wal, szacun, naprawdę. No ale 10 zeta to na flaszkę mało, teraz wy. Ty, ale my na serio peniamy. Kurde, darmowe pieniądze rozdają, a te się boją. Idę jeszcze raz. Walu, chyba drugi raz nie można. Dlatego bluza idzie na lewą stronę. I do tego ciemne oksy. I już jest nowy krwiodawca. Ale jaja. Ty, mordo, masz jeszcze te sztuczne wąsy w BMC? Powinny być. No to będzie jeszcze trzecie podejście. No mistrz, trzeci raz się udało. A teraz do Monopolu. O, wiecie co? Bez sensu trochę robią, bo mogliby od razu tą krew pobierać w monopolowym, a tak to trzeba dwa razy stać w tej samej kolejce. Patrzyłem, wszyscy z autobusu poszli później po alko. No dobra, to jedziemy z koksem. I na drugą nóżkę. Ty, ale chyba się podzielisz z kolegami. Przecież się podzieliłem, masz czekolady. A? Chyba szybciej klepie po tym oddawaniu. O nie, Żygi. Ale smród. Wójtas, co się dzieje? Nie pamiętasz? Walu ma odruch wymiotny na widok Żygów, więc koło się zamyka. Niech ktoś zatrzyma tą karuzelę. No nic, nie ma innego wyjścia, tylko trzeba go wyłączyć, bo inaczej zażyga się na śmierć. Walo, słuchaj mnie, musisz jakoś wcisnąć tą buteleczkę między hafty. Już mi lepiej. Uff, zaliczył zgona. Niech mu kac lekkim będzie. Spejson, myślisz o tym samym co ja? Ja nie muszę myśleć. Robi to za mnie księga ulicy, a ona mówi: jak przy ziomeczkach zaliczysz zgonik, to śmieszny dowcip zrobią ci oni. Osiemdziesiąt! 190! Dwie paki! Ole mu fujara, furkocze, zaraz mu się urwie! To będzie filmik! Szkoda, że Walu śpi najebany, no ale to se zobaczy wieczorem na YouTubie! Ty czekaj, chyba się obudził, coś krzyczy! Zatrzymajcie się! To nie jest śmieszne, boję się! Zaraz się zesram ze strachu! Nic nie rozumiem! Spodobało mu się! Chyba chce szybciej! No to sru na benzynę i gaz do dechy 250! O cholera, nic nie widzę! Na wszelki wypadek skręcę na maksa! Don't stop, make it pop, DJ, blast, make it pop.